Puli Vox Day, czyli dzisiaj robimy obronę przeciwlotniczą, drony, tego typu rzeczy, ale zgodnie z wolą widzów. Mniej nas, więcej sprzętu, więc zaczynamy, słuchajcie. Głos będzie z offu. No i słuchajcie, sprzęt, który jest absolutnie i kompletnie rozchwytywany, czyli polskie pioruny, czyli taka gwiazda na kanwie konfliktu ukraińskiego. Tu widzimy wersję kusza, wyrzutnik kusza, czyli zdwojonych piorunów na podwoziu stacjonarnym. Jej zaletą jest to, że jest lekka, mała i słuchajcie, bardzo, bardzo przenośna. No i oczywiście nasze słynne pioruny. I tutaj możecie zobaczyć, jak to będzie wyglądać od środka. I mamy to, jak to wygląda. O. Jesteśmy na kuszy, w kuszy, trudno powiedzieć. To jest stanowisko dla, jak dobrze widzicie, dwóch pocisków przeciwlotniczych Grom lub Piorun. Stanowisko, które jest jakby pewnej formy ułatwieniem i wspomaganiem dla strzelca, ponieważ ma kilka rzeczy, które jednak w naramiennym zestawie albo nie mogą się znaleźć, albo trudniej będą utrudniać funkcjonowanie przez dłuższy czas. Czyli tak, macie interrogator swój obcy, macie kamerę termalną, macie kamerę światła dziennego, macie celownik konwatorowy, macie dwa pociski zamiast jednego i możecie stosunkowo wygodnie przez dłuższy okres, nie mając pocisku na ramieniu, w ten sposób operować, tak? Mając łączność na przykład przez REGE, przez inny system wspomagania dowodzenia, mając systemy obserwacyjne, mając zasilanie do nich, czy to w sposób stacjonarny, na dachu budynku, czy to na pojeździe lekki. Tego typu system tak samo pokazany jest na aeromobilnych aero. Możecie o wiele bardziej komfortowo operować tego typu systemami, niż mając jedną taką rakietę jednak na ramieniu i po paru minutach się zwyczajnie męcząc. Obróć się. A proszę. Jak widzicie, Dawid robi sobie 360 stopni. Mogę się kręcić stopni. Tak. Fajne wyważenie. Tu tak, nie ma jest żadnego wspomagania. To sama sprawa się sprowadza do tego, że jest wyważony. Wyważony, więc naprawdę, słuchajcie, jedną ręką śmiga. Tak. No i słuchajcie, to co jest ważne, fajna to, sprawa, to że jest która kamera termalna. To co jest ważne, to kamera termalna o innych osiągach, no i przede wszystkim interrogator, tak? Tak, jednak. I to jest też przyszłość, słuchajcie, tego typu systemów, bo to, że piorun jest naprawdę przenośny, tak, a nie przewoźny, to jest jego wielka zaleta, ale to jest naprawdę bardzo duże wspomaganie dla obrony przeciwlotniczej, tego typu wyrzutnie. Projekt od lat w ofercie, tak, no. MESCO, miejmy nadzieję, że zostanie po prostu kupiony. Umówmy się, Ukraina to też pokazuje, że pociski to jest jedno, tak, ale fajny system obserwacji, które Wam pomogą taki bezzałogowiec znaleźć, to jest zupełnie inna sprawa i tego na ramieniu się jednak nie przeniesie. Tak, no i chyba tyle. Tyle. Kwestie piorunów, czyli piorun NG, piorun, jeżeli chodzi o zmiany, które zajdą w piorunie, no to słuchajcie, nowej generacji chodzi przede wszystkim o to, żeby seeker był nie dwuzakresowy, a trzyzakresowy. Ponoć bez problemu uda się to zrealizować, więc będziemy mieć tutaj. Chcemy dołączyć kolejne pasmo w seekerze. Pilica, czyli obrona przeciwlotnicza, dalej jesteśmy przy tym piętrze najniższym. Wiszoradu? Słuchajcie, to jest ta standardowa konfiguracja pilicy, która niedługo zostanie uzupełniona, ale powiedzmy sobie szybko, co w jej skład wchodzi. Tu macie izraelski radar, który został wybrany dla standardowej pilicy. Ten radar to jest SRL-97. To jest radar, który ma stosunkowo mały zasięg. Przez samych użytkowników nie jest uznawany za jakąś wybitną stację radiolokacyjną, ale on powiedzmy dla armat 23 mm. Miał wystarczyć, tak? Po prawej macie jedno z sześciu armat czy stanowisk ogniowych, które integrują te 23 mm armaty, no i stolik startowy dla dwóch pocisków Grom. A po lewej jest głowica optoelektroniczna, nie? Czyli kamera termalna, kamera światła dziennego, nalmierz laserowy, autotracker, tego typu rzeczy. No, na środku jest wóz dowodzenia i kierowania walką. I teraz tak, czyli tu mamy konfigurację, powiedzmy, bazową pilicy, natomiast pilica plus. Co się pojawi w pilicy plus? Przede wszystkim dojdzie nowy, większy radar, czyli Bystra,
która zapewni no, zdecydowanie większy zasięg wykrycia celów, śledzenia i tak dalej. Dwa, dojdą pociski CAM, czyli wyrzutni iLauncher z pociskami CAM. I trzecim elementem, o którym się mówi, to jest system antydronowy. Ten system antydronowy ma obejmować zarówno jammery, czyli zdolność do zakłócania, jak i też zdolności kinetyczne. Mówi się o tym, że to będą systemy lufowe. Nie wiadomo, czy to będą armaty na przykład 23 mm z amunicją rozstrzelaną albo programowalną, czy 35 mm, czy 30 mm. To w tej chwili jest w kwestii ustalania, ale ma się taka amunicja albo programowalna, albo rozstrzelana pojawić, która będzie sobie w stanie poradzić z dronami. Więc jakby trzy nowe części, pociski CAM, nowy radar i zwalczanie dronów. Tak, a tego tutaj pięknego wzora, którego widzicie, to głównym efektorem są oczywiście gromy albo pioruny, a niekoniecznie 23 mm. Więc chyba to też warto jeszcze wspomnieć. Tak. Tak, tak. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o pilicę. Jeszcze fajnie jest pokazane, że te stanowiska mogą być tak ściągnięte z ciężarówki i mogą gdzieś faktycznie być ustawione w jakiejś zasadce przeciwlotniczej, jak i mogą być na wozie. Te wozy mają, nie widać ich chyba stąd, ale mają podpory stabilizujące. Więc te wozy można wystabilizować i wtedy taką armatą można prowadzić ogień już z wozu i szybciej ewentualnie się zwinąć ze stanowiska. Tak, no i tyle. Tyle. Słuchajcie, Dawid generalnie jest wysoki, ale on jest bardzo niziutki w porównaniu z tym masztem łączności systemu Wisła, który jest bardzo, bardzo wysoki, hen do nieba. I teraz Dawidzie, wytłumacz, co to jest. Słuchajcie, to jest jakby nasz patent na temat tego, żeby faktycznie wydłużyć zasięg komunikacji, czy to na początku pomiędzy bateriami Wisły, a potem tego typu wozy mają zastąpić de facto radiolinię IFCN systemu IBCS i one po prostu mają pozwolić na to, że będziemy w stanie szybciej i łatwiej i dalej się komunikować tego typu systemami. Ale Jarek, ja bym skręcał jednak w prawo tą kamerą, bo na no tak, cały zaułek stopać. Radarowy i tak. Zaułek radarowy się zaczyna od radaru LTAMDS, czyli tak. Tego wielkiego potwora, które w ilości 6 sztuk kupiliśmy, de facto zamówiliśmy dla Wisły. Mhm. Potem mamy wyrzutnie. Ale czekaj, no powiedz widzom, czemu ten potwór ma tyle anten, w ogóle co to jest? I... To jest tak zwany uszaty potwór, czyli mamy jedną antenę główną, która ma największą powierzchnię i największe możliwości. Ta po prawej. Ta po prawej, tak, taka całkiem duża. I mamy dwie, zresztą też całkiem duże anteny, powiedzmy, że pomocnicze, które mają zapewnić to sławne, nieprzerwane, czysto 60-stopniowe pole obserwacji. Czyli, wiecie, nie ma anteny rotacyjnej, która ma jakiś czas odświeżania, latencji i tak dalej, tylko mamy cały czas 360 stopni dozoru przestrzeni powierzchni. Oczywiście te dwie mniejsze anteny mają troszkę mniejsze możliwości. Przy najbardziej wymagających celach warto skierować na największą antenę w stronę takich celów, czyli na przykład mówimy o zagrożeniach balistycznych, ale te dwie uszate anteny też są całkiem potężne. Mówi się, że one nawet być może można by ich możliwości porównać do anteny MPQ-65A, czyli tego starszego radaru od Patriota. A czemu ma tyle wiatraczków tam? Takie bateria wiatraczków jest wielka, bo Dawid. Potrzeby zasilenia tego są... i chłodzenia są bardzo duże. De facto Amerykanie opracowują zupełnie nowy, bo to, słuchajcie, zasilanie nie jest tu, tu jest tylko chłodzenie anteny, zasilanie jest na drugim nośniku. Cześć, witajcie, słuchajcie, udało się tutaj wyrwać Marcina Niedbałę. Tak, cześć wszystkim, dawno mnie nie było na kanale, ale standardowo MSPO jest okazją, żeby się spotkać i omówić ciekawe tematy. I oczywiście temat może być tylko jeden, czyli Opelka. Nie było, znaczy chyba nie ma większego eksponatu w kwestii OPL niż to coś wielkiego, co się kręci. Czyli pod względem szerokości na pewno nie ma większego, pod względem wysokości no to MCC1, który jest no tam za Jarkiem akurat w tym momencie, więc jest silna konkurencja. No to, co tutaj widzimy, no to jest jeden no, z kwiatów polskiej radiolokacji, tak? Bez żadnego zadęcia. Absolutnie, także no, kluczowy element w ogóle całego zintegrowanego systemu obrony powietrznej Polski, no, który da nam wgląd no, tak naprawdę na bardzo dalekim zasięgu. Kto wie, no, może nawet w przyszłości okaże się, że będzie kluczowy pod względem detekcji systemu, czy detekcji jakichś pocisków balistycznych, hipersonicznych itd., co pozwoli innym radiolokatorom no, jakby efektywniej wykorzystać swoje możliwości, tak, w sensie zarządzania czasem, tak. Który muszą poświęcić na poszukiwanie celu itd.
No na pewno jest to też kluczowy element pod względem no, takiego zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości całej sieci radiolokacyjnej. To, tak? Taki... Bo to jest radar, który pracuje w zupełnie innym paśmie niż na przykład GhostEye, Bystra, Sajna i tak dalej. To jest jakby coś w stylu potykacza, czyli można założyć, jeżeli ten radar coś wykryje, może on nie będzie tak dokładny, może on nie będzie tak szybko świeżych informacji, ale on nam zapewni ten dzwonek do drzwi, że coś się zaczyna zbliżać. Wtedy reszta ugrupowania przeciwlotniczego może sobie planować, które radary włączyć, czy jest taka potrzeba, czy nie jest, jak długo promieniować. A to naprawdę może się też szybko zwinąć, więc to nie, też nie jest tak, że to jest radar, który jest narażony na zniszczenie. On jest zawsze będzie priorytetowym celem, ale to jest radar, który jest naprawdę dość mobilny jak na jego rozmiar. No naturalnie, natomiast trzeba zaznaczyć, że oczywiście tutaj z jednej strony widzimy wóz cały, powiedzmy, systemem antenowym, natomiast wozy, które są za nim schowane, no to też jest jakby integralny element tego systemu radiolokacyjnego, no bo tam mamy kabinę, powiedzmy, sterowania tym radarem, zdaje się zasilanie. I chyba również systemy, powiedzmy, wabiące pociski przeciwradiolokacyjne. To jest bardzo fajny akcent, który się pojawia de facto chyba w każdym nowym radarze w tej chwili, który jest w polskiej produkcji. Chyba tak. I to jest bardzo fajne. I w sumie chyba tym akcentem możemy przejść. Słuchajcie, jak się tutaj obraca płynnie, głowę, tak. To jest aleja cała, tak? Bo naprawdę leci się głową od prawej strony do lewej. No to chodźmy od razu, opowiedzcie. Opowiadajmy. Co jest na początku? Chyba iLauncher. Widzimy za iLauncherem widzimy kręcącą się antenę radaru Bystra, no, czyli również podstawowego systemu radiolokacyjnego no, w zakresie tak naprawdę krótkiego zasięgu na ten moment. Warto zwrócić uwagę, nie wiem czy Jarek jesteś w stanie zrobić takie zbliżenie, cały ten system radiolokacyjny składa się tak naprawdę z trzech anten, tak? Czyli mamy jedną antenę AES-a, ta największa. Dawid, pamiętasz, w jakim paśmie promieniuje? To jest pasmo, zdaje się, C. Na iLauncherze u góry? Nie. Za iLauncherem kręci się. Tak? Pod głównym szykiem antenowym znajduje się antena IFF, natomiast z tyłu znajduje się antena do wykrywania celów w zawisie. Śmigłowce, bezzałogowce, często, które bardzo wolno latają. Dokładnie. Możemy przy okazji porównać z, powiedzmy, z poprzednikiem Bystry, czyli z radarem SOA, który aktualnie no, jest głównym radiolokatorem małej Narwi. Na przykład to jest no, tutaj widoczny radar. Widać, że jakby sama antena jest zupełnie inna, inaczej wygląda. Tak naprawdę oczywiście ona jest skryta pod maskownicą. Ciekawe by było zobaczyć, co się znajduje pod tym. Natomiast to może być mylące, bo o ile antena wygląda w tym przypadku na większą, to jakby możliwości tego kompleksu radiolokacyjnego są mniejsze, paradoksalnie. Więc możemy porównać do Bystry, która ma mniejszą antenę, taką bardziej zwartą, ale faktycznie jakby możliwości tego radaru są większe, zdecydowanie. No i również pozoratory. Trzeba cały czas pamiętać, że te radary za sobą wiozą przyczepkę, który tam jest emiter, który w pewnym stopniu jest w stanie emulować pracę takiej stacji radiolokacyjnej. Czy na przykład jak Rosjanie chcieliby użyć pocisków CH-31P, to jest duża szansa, że będą musieli takich pocisków użyć troszkę więcej, albo utrudni się faktycznie zniszczenie prawdziwego radaru. Ten radar zwyczajnie zmieni pozycję, pozorator sobie zostanie i Rosjanie sobie zahaczają, że udało się zniszczyć radar, a radar za chwilę po zmianie pozycji sobie z powrotem pracuje, nie? Naturalnie, tak. A iLauncher opiszcie. iLauncher, bardzo, bardzo ciekawa konstrukcja, no, z kilku powodów, tak? Zwróćmy uwagę, no, w tylnej części oczywiście znajdują się kontenery z pociskami. Każdy pocisk, nieważne czy jest to zwykły CAM czy CAM-ER, no, tym zwiększonym zasięgu. Oczywiście CAM-ER mają trochę dłuższe kontenery, natomiast nie ma to znaczenia, wchodzi ich tyle samo jakby na wyrzutnie, czyli również 8 sztuk. Każda rakieta jest we własnym kontenerze, czyli no, jak tylko jedną jakąś zużyjemy, możemy dorzucić kolejną na wyrzutnie. Natomiast to, co jest istotne, to to, że blok tej wyrzutni jest na jednej wspólnej takiej ramie, która no, widać, że jest zaczepiona no, dzięki temu hakowcu. Tak? To powoduje możliwość szybkiej wymiany całego pakietu rakiet. Tak? Czyli tak naprawdę wyrzutnia jest w stanie podjechać no, do jakiegoś zagajnika, w którym jest zrzucony już wcześniej przygotowany cały pakiet 8 rakiet. I tak naprawdę no, przeładowanie no, zajmuje kilka minut. Tak? To tak, już to nie, mamy, nie mamy do czynienia tam, nie wiem, z angażowaniem 10 żołnierzy, żeby załadować jedną wyrzutnię w 4 rakiety. No, jest to bardzo sprytnie przemyślane.
Mało tego, cały moduł wyrzutni razem z elektroniką jest też na jednej ramie, która jest trochę niezależna od jelcza. No więc w przypadku na przykład chronienia jakichś powiedzmy celów stacjonarnych w czasie powiedzmy pokoju i kryzysu w ogóle można jelczem odjechać spod tej wyrzutni i zostawić sam moduł wyrzutni tutaj na miejscu, no, a jelcz może wykonywać jakieś inne zadania. I też słuchajcie, zwróćcie uwagę, bo Maciej mówi o tym szybkim przeładowaniu systemu. Teraz porównajcie to sobie na przykład z systemami wschodnimi, na przykład z Bukiem, który można powiedzieć, że pewnym funkcjonalnym odpowiednikiem jest. I w tym momencie jak na telarach, czyli no wozach ogniowych systemu, ten dźwig przenosi tą jedną rakietę, mocuje ją na belkach, ona jest podłączana, potem jest druga, trzecia, no i ten wóz może odjechać, tak? A tutaj macie powiedzmy system, nazwijmy go powiedzmy samozaładowczy, tak? Który jest w stanie bardzo szybciutko tę całą jednostkę ognia, czyli 8 pocisków, nie jakieś 3, załadować, wóz jest znowu, może wrócić na stanowisko ogniowe i znowu razić cele, nie? Więc to jest ta taka mniejszy akcent, nie tak widoczny, ale jednak ta różnica zachodnia, a wschodnia Rosjanie próbują takie rzeczy osiągnąć. Nowsze Buki mają przynajmniej kontenery. Buki M3, kontenery po 6 to już jest ten plus, ale to dalej nie jest ten poziom szybkości przeładowania tej ergonomii, co systemy takie jak CAM. Tak, natomiast Jarek pokazuje też ważne elementy, czy całą elektronikę wyrzutni, która też odpowiada za no, i komunikację z rakietami, przygotowaniem ich do strzelania, no a później też za komunikację w locie. No, jest rozwinięty w tym przypadku maszt również z dwukierunkowym data linkiem, który odpowiada właśnie za tą dwukierunkową komunikację z rakietami w locie. No dzięki temu no, z jednej strony rakieta wie, gdzie ma lecieć, tak, jeśli cel jakoś intensywnie manewruje. Natomiast z drugiej strony rakieta również przekazuje informacje na temat swojego stanu do całego systemu. No i również jest w stanie potwierdzić to, czy na przykład zapalnik znalazł cel i zdetonował ładunek bojowy. No dzięki temu, no niezależnie od pory, że tak powiem, dnia i nocy, czy jakichś zakłóceń i tak dalej, operatorzy systemu będą wiedzieli, czy doszło do trafienia i porażenia celu, czy nie. No i również u góry widać taką antenę prętową. Ona odpowiada... Tak, ona akurat odpowiada za komunikację no, z całym systemem. Aha, to jest po prostu użycie tego samego masztu, żeby... Tak. Więc na jednym maszcie mamy no, de facto dwa rodzaje anten z dwóch różnych podsystemów. I słuchajcie, zanim zapytacie, czemu nie ma... Kozackie logo. Zanim zapytacie, dlaczego nie ma drugiego masztu, bo na brytyjskich demonstratorach był drugi maszt, to była głowica optoelektroniczna, nie? I jawi się to jako fajne rozwiązanie, prawda? Faktycznie jesteś w stanie pasywnie działać, nie promieniować. Natomiast w ramach Narwi taki system ma być, tylko on nie ma być osadzony na wyrzutni. To będą osobne stanowiska, gdzie będzie głowica optoelektroniczna, one będą działać jakby na korzyść całej baterii czy zespołu ogniowego. Ta optoelektronika będzie, tylko że nie będzie na wyrzutni. Tak, naturalnie. Natomiast Dawid słusznie zauważył, że te głowice optoelektroniczne były obecne na demonstratorach, czy tam prototypach w ogóle iLauncherów, które powstały dla brytyjskich sił zbrojnych. Te, które są aktualnie wdrażane faktycznie do linii, również nie mają tej głowicy optoelektronicznej, więc jakby Brytyjczycy przeprowadzili podobne analizy co my i również doszli do wniosku, że to nie jest do końca aż tak sensowne i może jednak lepiej jest mieć pasywną optoelektronikę gdzieś indziej. Tak, na jakimś waranie osadzoną, czy na jakimś tego typu wozie. Słuchajcie, powiedzieliśmy, lekko pisaliśmy pilce, natomiast teraz jeszcze udało nam się złapać Marcina, więc Marcin jeszcze się podzieli swoimi przemyśleniami odnośnie tego systemu, a może też tego, w jakim kierunku poszła ewolucja i dlaczego ta pilica plus faktycznie miała sens i te trzy komponenty nowe, czyli radar, nowy iLauncher, nowy i systemy antydronowe, czym one faktycznie mają sens? Znaczy, nie wiem, czy będę w stanie dodać coś więcej, bo na pewno w sposób absolutnie wyczerpujący już omówiliście te zestawy. Natomiast tak, no tutaj mamy pojedynczy działon pilicy. No, system również tak wydaje mi się unikalny w skali świata wręcz, bo mamy tutaj do czynienia, no, znaczy mieliśmy do czynienia z eskalacją wymagań wojska dotyczącą między innymi mobilności, tak? Czy już nie mamy powiedzmy zwykłego jotka, który tylko i wyłącznie jest w stanie operować no, z jakiegoś powiedzmy przygotowanego miejsca po jego ściągnięciu z paki i tak dalej. Tylko no... Jarek, spróbuj złapać tą podporę. To jest właśnie wyróżnik tych wozów, tak? Bo pozwala na działanie z wozu. Tak, to znaczy wóz ma no, zestaw czterech podpór, tak, które umożliwiają w ogóle strzelanie bezpośrednio z paki. No i to jest generalnie, no jeszcze to pamiętam z naszych zeszłorocznych rozmów, no to jest de facto jakby domyślny tryb wykorzystania.
tego systemu, no czyli jakby możliwość ściągnięcia jodka z paki tego jelcza, no jest tak naprawdę takim dodatkiem. No zwiększa, lotniska, tak, może tego zwiększa, typu zwiększa elastyczność. No tak naprawdę no, cała elektronika dotycząca sterowania tego jakby w pełni autonomicznego znajduje się tam z tyłu za kabiną jelcza. To są wszystkie moduły, które się po prostu wyciąga, takie powiedzmy szafy z serwerami. I nie tylko, i z panelem sterowania, no i za jego pomocą można z takiego pulpitu wynośnego również operować, no niezależnie od pory dnia i nocy, zarówno z armat, jak i z piorunów. No i można sobie wyobrazić, jakbyśmy chcieli faktycznie chronić w okresie na przykład kryzysu instalacje, jakieś lotnisko, instalacje infrastruktury krytycznej, chcielibyśmy na przykład sobie osadzić dwa takie działony nie w sposób mobilny, a na przykład na dachu budynku, to wtedy można, albo na wyższej platformie, żeby zapewnić poziom obserwacji, to wtedy możemy coś takiego zastosować, sobie tego jelcza odpuścić. No albo jeśli w razie W jelcz wjedzie na minę, tak, jest jakiś problem, nie jesteśmy w stanie go doraźnie naprawić, no to w takiej sytuacji po prostu ściągamy jodka z paki, możemy go holować za dowolnym innym pojazdem. Na pakiecie ciężarówki wrzucamy resztę. Tak, tak, tak. Natomiast no, jakby ten jelcz ma wspierać działanie po prostu tego zespołu armat i piorunów, także no, zapas amunicji tak. Znajduje się również na pace. No, fajny zestaw, który jest na pewno przyszłościowy. I tutaj mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, słuchajcie, mamy w Polsce opracowywane dzięki głównie Witpisowi pojazdy, które będą wysoce autonomiczne. I jest to, słuchajcie, dziecko sukcesu pojazdów aero dla spadochroniarzy. I co tu jest ciekawego? Mamy pojazd, który jest aero, autonomiczny, mamy czujniki lidarowe i inne. I to, co jest jeszcze bardzo, bardzo istotne, to to, że w razie czego mamy możliwość posadowienia kierowcy, tak? Czyli jest klatka, może być ona rozłożona, klatka bezpieczeństwa, rozłożony fotel. No i zakładana jest kierownica, mamy pedały i pojazd może normalnie prowadzić. I teraz tak, z przodu możecie zobaczyć, że mamy szereg czujników. Te czujniki są oparte różne, termalne nie tylko, ale przede wszystkim o lidar, czyli coś, co jest w sumie najbezpieczniejsze do wykrywania przeszkód, najpewniejsze. No i oczywiście operator, który zdalnie może sterować, ale nie musi pojazdem, ma do dyspozycji kamerę dzienno-nocną, bo mamy tutaj też oczywiście klasycznie, jak w większości nowoczesnych pojazdów, termę i kamerę dzienną. To, co jest, słuchajcie, naprawdę bardzo ciekawe, z boku widzicie moduły GPS-u, w tym miejscu te talerze. To, co jest ciekawe, to to, że ten pojazd, słuchajcie, jest w stanie podążać za określonym znacznikiem. To może być operator, który idzie przed pojazdem, to może być pojazd załogowy, za którym porusza się autonomicznie ten oto pojazd, tak? Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, które po pierwsze, co nam daje? Raz, możemy mieć mniej żołnierzy, dwa, jeżeli mamy rannych żołnierzy, to nie tracimy etatu na kierowcę. Trzy, to może być taki typowy, słuchajcie, muł juczny, muł roboczy do przewożenia, wyposażenia albo na przykład czegoś niebezpiecznego, jak amunicja, tak? 60 mm typową paletę na strata gabaryta, bo tutaj nie widać, zaraz wam pokażę, ale paleta do tarad zrzucana na tarze. Słuchajcie, jest możliwość, że ten pojazd tak jest. Będzie autonomicznie takim, przepraszam bardzo, muszę z boku, mułem roboczym dla na przykład desantu, tak? Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to to, że tak, w środku jest zespół baterii, który pozwala na 30 km zasięgu tego pojazdu w ogóle z wyłączeniem silnika spalinowego. To jest ważne, ponieważ dzięki temu ten pojazd będzie miał widmo termalne bardzo, bardzo niskie, czyli na przykład możliwość jego wykrycia z drona będzie obniżona, więc znowuż jest to, słuchajcie, dziecko doświadczeń i spadochroniarzy, i paradoksalnie ukraińskich, tak? No i oczywiście bardzo duża, w zasadzie w większości, kompatybilność części z typowym aero. Tak? I teraz słuchajcie, to co jest creme de la creme w tym pojeździe obecnie, to jest moduł i dron. Dron, słuchajcie, jest to dziecko wymagań między innymi współczesnego pola walki. Te drony są przetestowane na Ukrainie i one były użyte bojowo na Ukrainie. Produkowane przez polską firmę, z polską kontrolą komponentów, softu, wszystkiego. I tam może to będzie kiepsko widoczne, ale mamy taką sympatyczną kiełbaskę wiszącą 60 mm granat. No to już może zrobić krzywdę. I teraz słuchajcie o tym, co tutaj widzimy już od strony fachowej. Opowie nam, uwaga, ta-da-da-dam, Tomek Darwoński, który ma lekką tremę przed kamerą. Ale jeżeli... Ja mam lekką tremę przed kamerą, ale mogę wam opowiedzieć o tym, co stoi głównie na pojeździe. To skrzynia desantowa. Przystosowana do transportu dwóch dronów oraz niezbędnego oporządzenia.
Gdy przejdziemy jakby do środka, zobaczymy sposób, w jaki jest zorganizowana. Skrzynia ma jeden unikalny element, można ją zrzucić metodą spadochronową razem z pojazdem, ale również osobno. Dodatkowym atutem tej skrzyni jest to, że stanowi element zasilania dla wszystkich komponentów niezbędnych dla współczesnego pola walki i zapotrzebowanie na wzrost energii. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz, dron, który jest u góry, który możecie zobaczyć, po złożeniu mieści się do takiej małej skrzyneczki, którą można transportować w sposób dość prosty przez dwóch żołnierzy. Gdyby coś poszło nie tak, na przykład z jakiegoś powodu skrzynia uległa uszkodzeniu, zostaliśmy wykryci i musielibyśmy się ewakuować. Skrzynia zapewnia dodatkowo możliwość dostarczenia wody, amunicji, dodatkowych środków bojowych oraz niezbędnego dodatkowego wyposażenia dla zwiadowców, ale może zostać także użyta w przypadku klęsk żywiołowych jako źródło energii. No i tak naprawdę jeśli chodzi o drona, to dron powstaje w polskiej firmie, nie... No to dron mogliśmy przetestować podczas konfliktu na kilku odcinkach frontu. Sprawdził się, wprowadziliśmy dodatkowe modyfikacje. Najważniejsze jest to, że traktujemy to jako studium przypadku i wyciągamy wnioski, uczymy się i adaptujemy. No i mam nadzieję, że będzie to mogło podnieść znacząco zdolności naszych sił zbrojnych. Tyle. Tak. Tomek, słuchaj, opowiedz coś o tym pięknym dronie. Będzie tło oczywiście dronowe, nie ty, ale opowiedz, bo warto o tej konstrukcji powiedzieć, bo jest unikalna jak na polskie standardy. No, dron jest w masie do 25 kg, ma 8 silników, zapewnia nośność 12 kg. No i najważniejszą jego cechą jest czas lotu, to jest godzina, ponad godzina, w zależności od tego, jaki damy mu udźwig, ale minimalny czas lotu z udźwigiem 12 kg to jest 40 minut. Natomiast no, w zależności od tego, jakie potrzebujemy zamontować optoelektronikę, możemy zastosować u niego kamerę termalną, dualną lub kamerę z zoomem 36-krotnym, w tej chwili mamy na pokładzie. Wszystkie były testowane i sprawdzane podczas naszych wypraw na Ukrainie. Największą cechą to jest odtwarzalność, dlatego że został stworzony w technologii wydruku 3D. Około 60 do 70% komponentów, w związku z czym jego odtwarzalność jest bardzo szybka w przypadku jakichś krat i różnego rodzaju dziwnych rzeczy. Oczywiście bawią się zwolennicy, jak i przeciwnicy druku 3D, natomiast nasze doświadczenia wskazują na tym, że to się po prostu sprawdza, bo mieliśmy przypadki, że niestety to się wydarzyło podczas wycieczki na Ukrainę, no i musieliśmy to kontrolować na prawdę. Odporność na zagłuszenia na WRE. To w zakresie jawnym co możesz powiedzieć? W zakresie jawnym mogę powiedzieć to, że lata bez GPS-u. Okej. Okay. Okej. Okay. No i a jak dostaje mikrofalami smażenie, próby smażenia drona? Jak dostaje próbę smażenia drona, mamy specjalny opracowany system, który informuje operatora o tym i jednocześnie mamy looping zastosowany przez zmian częstotliwości, co pozwala nam wyprowadzić drona bardzo szybko z takiego tego. Czyli wiecie, drodzy widzowie, macie drona, który ma własne czujniki walki radioelektronicznej w pewnym sensie. A przynajmniej o wykrycie, o promieniowaniu, więc to jest, słuchajcie, dużo, nie? Nie, naprawdę trzeba to pokazać, bo mówię, drony w Polsce są konstruowane przez różne firmy, głównie się kojarzą z jedną, natomiast są inne bardzo ciekawe rozwiązania i ten dron działa i przede wszystkim jest w dość spektakularnych miejscach przetestowany na Ukrainie, ale o tym nie można jeszcze mówić, może po wojnie. To po wojnie, tak. To po wojnie. Ale filmiki z tego są epickie, naprawdę. I tym akcentem, słuchajcie, kończymy ten aspekt dronowy. Drodzy widzowie, i teraz jeżeli chodzi o zwalczanie dronów, mamy obecnie w Siłach Zbrojnych RP no, dronozę, tak? Czyli mamy odmienianie dronów przez wszystkie możliwe przypadki, czasami przypadkowe zakupy. Przed chwilą Wam pokazywałem polskie drony, które działają i są wysoce odporne na rosyjskie zagłuszarki. Moi koledzy testowali to na Ukrainie i to wypadło bardzo fajnie. Natomiast chciałbym Wam też pokazać drugą stronę tego medalu, czyli wszystkie firmy oczywiście się chwalą, że mają systemy do zagłuszania dronów, natomiast z firm, które to działa, tak naprawdę na świecie działa, to jest kilka, a jest tylko jedna, która ma naprawdę realne sukcesy na tym polu. Słuchajcie, jest to firma APS, która ma bardzo ciekawe zagłuszarki kupowane przez szereg krajów na świecie, w tym przez Polskę i przez Ukrainę, i sobie zamienimy dwa słowa z panem Radosławem Piesiewiczem, który jest współzałożycielem firmy APS. Panie Radosławie, dlaczego wasze zagłuszarki akurat działają? Bo to jest dziwne pytanie może dla widzów, ale bardzo zasadne. Działają oczywiście, testowane wielokrotnie przez różne siły zbrojne.
między innymi bardzo skrupulatnie przez polskie siły zbrojne i przez polską międzyresortową grupę roboczą. Ale to nie tylko zagłuszarki, tak naprawdę my jesteśmy producentem całego systemu, zaczynając od jego serca, czyli radarów. Może można spojrzeć tutaj. Tutaj mamy radary Advanced Range. Z drugiej strony dzisiaj, po dzisiejszej premierze, radar Ultra. Tak naprawdę key point, istotny element tego wszystkiego, to jest skuteczne wykrywanie dronów. I nie tylko wykrywanie, a skuteczne wykrywanie, śledzenie i klasyfikacja. Jaki zasięg? Dron wielkości na przykład tych mikroustrojów, które latają w tej chwili nad Ukrainą, do jakichś DJI-e pomodyfikowane i tak dalej. Z jakiego zasięgu jest w stanie wykryć radar? W zależności od typu radaru, który zastosujemy oraz wielkości drona, z którym mamy do czynienia, mówimy o zasięgach od 3 do nawet 8 km dla bardzo małych dronów, klasy mikro, czyli powiedzmy wielkości Fantoma, Mavica, tej wielkości drona. A Orlan? Coś wielkości Orlana? No to dużo więcej. Nie chcę tutaj zdradzać ile, ale okay, dużo rozumiem, więcej. Dużo rozumiem. Większe są odległości. Natomiast no, nie zdradzę żadnej tajemnicy, jak powiem, że zagłuszarki nie tego typu, jak ta tutaj stoi, bo to jest ukraińska, ile rozumiem, tak? W wariancie takim, jak na Ukrainę poszła. Inaczej, to jest zestaw, my go trochę, no tak powiedzmy, zwyczajowo nazywamy ukraińskim, bo on poszedł na Ukrainę i tam się bardzo dobrze sprawdza, mamy świetne referencje. Ze 128 Brygady Piechoty Górskiej. Dokładnie tak, ze 128 Brygady Piechoty Górskiej. I czym się charakteryzuje? To jest nasz zestaw tak zwany przenośny, który składa się z radarów oraz zagłuszarki kierunkowej. To wszystko jest ładnie zintegrowane. Czas rozłożenia jest poniżej 5 minut. Także jest dedykowana dla formacji typu lekka piechota, specjalsi, no, straż graniczna. Automatycznie penetrujemy przestrzeń powietrzną, wykrywamy, śledzimy i klasyfikujemy drony. I to jest punkt istotny. Klasyfikujemy automatycznie, to znaczy potrafimy odróżnić automatycznie drony od ptaków. Wtedy, kiedy to następuje, naprowadzana jest automatycznie na cel głowica jammera, no i ten jammer oczywiście zagłusza skutecznie danego drona. Dlatego nasze systemy są skuteczne, bo skutecznie wykrywają, śledzą, klasyfikują drony. Automatycznie to jest niezmiernie ważne i to nas odróżnia od konkurencji. No i do tego jeszcze mamy oczywiście element softkillowy, neutralizujący jammer. To, co widzimy, to jest zestaw przenośny, sprawdza się na Ukrainie, natomiast mamy wersję montażu na masztach oraz ostatnią, dostarczoną do Polskich Sił Zbrojnych, wersję kontenerową, czyli to, co widzimy tutaj uzupełnione o dodatkowe elementy, jest zintegrowane w kontenerze. Czyli to jeszcze chyba nie zdradzę tajemnicy, jak powiem, że wczoraj miałem szereg rozmów z Agencją Uzbrojenia i to rozumiem, że to Wy jesteście tą firmą, która chroni Wisłę. No, że tak, Wisła chroni tak. Polskiego nieba, a Wy chronicie Wisłę przed tak tym zagrożeniem najniższego piętra. Tak jest. I o ile zrozumiałem koncepcję tak przedstawioną przez Agencję Uzbrojenia, to Wasze systemy mają być również stand-alone, tak? Czyli one mogą być umieszczone w dowolnym miejscu, na przykład gdyby była potrzeba wzmocnienia ochrony infrastruktury krytycznej, gazoport, infrastruktura tak. krytyczna kraju. Macie to zrobione w ten sposób, że macie autonomiczne systemy na Jelczu, które są ściągane i automatyczna detekcja i... Dokładnie tak. Pokrótce, to są autonomiczne systemy kontenerowe w kontenerach 10-stopowych, które mają zintegrowane wszystkie sensory i efektor. Są wyposażone w autonomiczne zasilanie przestrzeni operatora. Można korzystać z nich z pojazdów, można je zdjąć z pojazdów samodzielnie, takim układem hydraulicznym są zdejmowane. Można je łączyć w zestawy, to znaczy jeśli jeden zestaw pokrywa dany obszar, to ileś ich połączonych w sieć pokryje dużo większy obszar. Więc można je relokować, można używać do ochrony oczywiście warstw wyższych w zintegrowanym systemie obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, ale także do ochrony infrastruktury krytycznej, no, chociażby naftoport, czy gazoport, czy tego typu miejsca. No właśnie, bo czy możemy o tym pogadać, bo no, w zeszłym roku powiedziałby Pan, ale nie mogliście się chwalić, czy mógłby Pan wymienić chociaż tych kluczowych klientów, może instytucjonalnych, może państwowych, bo lista jest imponująca. Bo mówimy o kilku kontynentach, tak. Mówimy o tysiącach wdrożonych chyba już systemów. No, o tysiącach może nie, ale to, co mogę powiedzieć, to są 24 państwa. Mhm. Jesteśmy obecni komercyjnie w 24 państwach. Głównie w tym momencie to są siły zbrojne różnych państw, ale również powoli zaczyna wchodzić infrastruktura krytyczna, bo patrząc na doświadczenia, które płyną cały czas z frontu z Ukrainy, tą infrastrukturę krytyczną szeroko pojętą, czy rafinerie, czy elektrownie, czy infrastruktura portowa, trzeba, należy chronić, bo widać, co się dzieje, jak się nie chroni, po prostu traci się zasoby. Z tego, co wiem, to chronicie Orlen. No, nie mogę tak daleko powiedzieć. No dobrze, no ale to dobra, to był głos z OFU, to widzowie, dodajcie sobie 2 do 2.
Natomiast to, co jest jeszcze ciekawe w kontekście Waszej firmy, to to, że rozumiem, że jest jakiś potencjał dostosowania Waszych systemów do montażu na pojazdach. Ale czy tego typu systemów, czy zagłuszarek, bo ja bym prosić Pana, żeby Pan powiedział o zagłuszarkach. A, możemy podejść. Widzieliście wszyscy widzowie filmy z Ukrainy, zresztą tutaj w tle macie to, co też widzieliście u mnie na kanale, czyli no, trochę wstrząsające urywki z Ukrainy, natomiast tu mamy, rozumiem, zagłuszarkę wynośną przeciwko dronom FPV. Dokładnie tak, to jest nasz nowy produkt, który został opracowany w oparciu o doświadczenia z naszego działania na Ukrainie. To, co widzimy, co teraz się dzieje, czego nie było jeszcze rok temu, to na masową skalę stosowanie dronów FPV. Ta zagłuszarka może być użyta zarówno w okopie, jak i zamontowana na pojeździe. Może być zintegrowana z naszym softwarem lub użytkowana manualnie i pokrywa te pasma, z których korzystają pasma częstotliwości, po których są sterowane drony FPV, jest skuteczna przeciwko takim dronom. No i trzeba chronić, no nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że trzeba z nimi walczyć. Jaki jest mniej więcej zasięg takiej zagłuszarki? Cirka? Do 500 metrów. To jest bardzo dużo, ponieważ te komercyjnie kupowane chińskie, które obie strony kupują, no w przypływie trochę rozpaczy, no to zasięg do 50 metrów się mówi, tak? No to jest za mały zasięg. To jest tak. 50 metrów nie jest wystarczające. Tu mamy zasięg do 500 metrów. To nie oznacza, że każdego tego drona zdejmiemy z 500 metrów, ale radzimy sobie na dystansach takich, które zapewniają ochronę czy żołnierzy, którzy są chronieni, czy obiektów, które mają być chronione. Czy Wojsko Polskie rozważa może zakup tego typu zagłuszarek na pojazdy? Nie mogę tego powiedzieć. No dobrze, znowu sobie widzowie dodajcie 2 do 2. Bardzo Panu dziękuję. Bardzo dziękuję.